Cześć, witam was bardzo serdecznie w totalnie nowym odcinku i będzie to, mój drodzy, odcinek z gry Potion Craft. W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, postanawiam lecieć serią pod nazwą Potion Craft. Jeżeli ta seria wam się spodoba, to zostawcie łapkę do gry, bo ta gra na Steamie kosztowała 90 zł. Ja kupiłem na promocji za zaledwie 18, więc zobaczymy, jak gra będzie się prezentować. Potion Craft, moi drodzy, nowa gra, klikam. No i co? Zaczynamy. Początek opowieści. Jesteś początkującym alchemikiem, wędrującym po świecie w poszukiwaniu swojego przeznaczenia. Po długiej podróży w końcu znajdujesz miejsce do prowadzenia swojego fachu. Okej. Opuszczony dom. Znajdujesz stary, opuszczony dom na skraju miasta. Sądząc po sprzęcie do alchemii i ogrodzie, wygląda na to, że były właściciel praktykował tu alchemię. Podobno kiedyś mieszkał tu czarodziej, ale warstwa kurzu i stan, w jakim obecnie znajduje się dom, sugerują, że stoi on pusty od dłuższego czasu. Otwarcie sklepu. Postanawiasz przekształcić dom w sklep z miksturami. Po kilku dniach porządków i przygotowań sklep jest gotowy na przejęcie pierwszych klientów. Najwyższa pora, by odświeżyć umiejętności alchemiczne i rozpocząć nowy rozdział życia w nowym miasteczku. Okej. Mamy dodawanie składników do kociołka. Mikstury przyrządza się ze składników. Weź dwa terrarie i dwa wodokwiaty z ekwipunku i wrzuć je do kocioła. Aby przenieść składniki, wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Przeciągnij je do kociołka i puść. Spójrz na mapę alchemii na ścianie laboratorium. Pokazuje ścieżkę, którą tworzą składniki po dodaniu do kociołka. Dobra. Ogólnie mi się wydaje, że ta gra będzie serio fajna. Więc słuchajcie, dodajemy. Mamy terrarie. Dwie musimy dodać i dwa wodokwiaty. Dobra, mamy to. I co teraz? Mieszanie. Po dodaniu składników można zamieszać miksturę. Mieszanie mikstury przesuwa ikonę mikstury wzdłuż ścieżki określonej przez składniki. Użyj łyżki, aby wymieszać. Wciśnij i przytrzymaj LPM, a następnie poruszaj łyżką w obie strony, aż ikona mikstury na mapie osiągnie żądaną pozycję. Dzięki mieszaniu ikona mikstury zbiera punkty doświadczenia. Gromadzenie doświadczenia pozwala ci awansować, lecz nie ma wpływu na bieżącą miksturę. Dobra, mieszamy. Słuchajcie, w takim razie. I co teraz? Podgrzewanie. Teraz ikona mikstury dotyka nieznanego efektu. Aby dowiedzieć się, jak działa efekt, należy dodać go do aktualnej mikstury. Aby dodać efekt do mikstury, musisz doprowadzić wodę w kociołku do wrzenia. Użyj miecha, aby dmuchnąć na węgle i podgrzej kociołek do pożądanej temperatury. Chwyć miech za uchwyt i kontynuuj dmuchanie na węgle, aż nad kociołkiem nastąpi eksplozja. No dobra. Mamy to. Ukończenie mikstury. Doskonale, do mikstury dodano nowy efekt leczenie. Aby zakończyć przyrządzanie mikstury, naciśnij ukończ miksturę. Tutaj. Mamy to. Dobra, mielenie składników. Moździerz i tłuczek to najlepsi przyjaciele alchemika. Możesz użyć ich do zmielenia praktycznie dowolnych składników i uwolnienia ich potencjału. Dzięki temu można przyrządzić tę samą miksturę przy użyciu mniejszej liczby składników. Spróbuj stworzyć tą samą miksturę, używając tylko jednej terrarii i jednego wodokwiatu. Wyjmij terrarię z ekwipunku, umieść ją w moździerzu i zmiel tłuczkiem, a zmieni się w papkę. Im bardziej zmielisz dany składnik, tym dłuższa będzie ścieżka, którą przebędziesz na mapie alchemii po dodaniu danego składnika do kociołka. Więc dodajemy terrarię. O, i to tak działa. Dobra, tutaj zmieniono terrarię do kociołka. Całkowicie zmień wodokwiat za pomocą moździerza i tłuczka. Okej. Okay. Zobaczymy, słuchajcie. Zmieszaj miksturę łyżką. Pięknie. Podgrzej miksturę przy użyciu miecha. Podgrzewamy. Zapisywanie receptury na miksturę, okej? Okay? Doskonale, udało ci się przyrządzić tą samą miksturę, ale zużywasz o połowę mniej składników. Twoja pierwsza próba mikstury nie zawsze będzie idealna, więc eksperymentuj i ulepszaj ją. Jeśli utworzona mikstura jest zadowalającej jakości, zapisz ją w księdze receptur. Dzięki temu możesz przyrządzić tę miksturę w przyszłości jednym kliknięciem. Zapisz recepturę na swoją obecną miksturę. Naciśnij zapisz recepturę, aby ją zapisać. A gdzie to jest? A, tutaj. Dobra, ukończenie mikstury. Świetna robota, receptura została zapisana. Teraz dokończ przygotowanie mikstury, okej.
poruszanie się między pomieszczeniami. Posiadasz sklep z miksturami, a twoim zadaniem jest nie tylko ważenie mikstur, lecz także sprzedawanie ich klientom. Właśnie pojawił się klient, udaj się do sklepu. Aby poruszać się między pomieszczeniami, używaj przycisków nawigacyjnych na krawędziach każdego pomieszczenia, klawiszy WASD lub klawiszy strzałek. Aby przejść do sklepu, kliknij przycisk nawigacji po lewej stronie lub naciśnij klawisz A albo strzałki w lewo. Dobra. O, jesteśmy w nowym pomieszczeniu. Oferowanie sprzedaży mikstur. Każdego dnia ludzie z całego miasteczka, a nawet z innych okolic, będą odwiedzać twój sklep, aby kupić różne magiczne mikstury. Twoim zadaniem jest ważenie mikstur w laboratorium i sprzedawanie ich klientom. Wiele mikstur trzeba uważać w określonym celu, ale na wszelki wypadek dobrze jest mieć pod ręką kilka najpopularniejszych mikstur. Jeśli klient polubi miksturę, rozpoznasz to po jego reakcji. Okej, okay. Zaoferuj miksturę na sprzedaż, wyjmij z inwentarza i umieść poprawić stronę wagi. Dobra. Okej, mamy pierwszego klienta w takim razie, on tu coś gada. Mój mąż od dłuższego czasu choruje, ale ostatnio jego stan pogorszył się. Teraz nie może nawet wstać z łóżka. Ma gorączkę i poty. Masz może jakieś lekarstwo dla mojego biednego małżonka? Mam. Jest to leczenie. O, sprzedaż mikstur. Ilość złota, którą otrzymasz za sprzedaż mikstury, jest wyświetlona na przycisku sprzedaj. Kliknij przycisk sprzedaj, aby sprzedać mikstury. Dobra. Za 10 zł. No dobra. Klient potrzebuje tylko do tego mikstury, zaoferuj mikstury na sprzedaż, umieszczając ją na wadze, okej. Okay. Zobaczmy kolejnego klienta. Idę sobie ulicą, pilnując własnego nosa, kiedy nagle znikąd spadła na mnie doniczka i uderzyła mnie prosto w głowę. Dobrze, że zawsze miałem twardą czaszkę, bo by mnie już nie było na tym świecie. Teraz tylko mam niezłego guza na głowie. Co mogę w niego wetrzeć, aby zniknął, proszę bardzo. O! Mamy nową opcję, targowanie się. Okej. Aby zarobić więcej na miksturze, możesz spróbować się targować. Udane targowanie może znacznie podnieść cenę mikstury, a nieudana transakcja przynosi przeciwny skutek. Obniża cenę transakcji. Aby rozpocząć targowanie, kliknij targuj się. Dobra. Aha, i to trzeba w te żółte pola, słuchajcie, się targować, bo trzeba klikać w nie. Aha, plus 2 tylko dało. No dobra. Okej, brak odpowiednich mikstur. Często dla niektórych klientów nie będziesz mieć gotowej mikstury. Bez obaw, zawsze możesz zwrócić do laboratorium i przyrządzić potrzebną miksturę. Nie ma ograniczenia czasowego, więc możesz skupić się na recepturze. Klient nie opuści twojego sklepu, to bardzo dobrze, cieszę się z tego powodu. Ale sprawdzę, ile się, słuchajcie, nagrywa. 7 minut. Boże, już taki czas, ale ten czas leci. Teraz zaczarowany ogród. Udaj się do ogrodu, aby zebrać składniki do mikstury. Znajduje się on na prawo od laboratorium, czyli tutaj. Zbieranie składników. Zaczarowany ogród jest jednym z głównych źródeł składników alchemika. Każdego dnia będą tam rosły nowe składniki. Nie zapomnij ich regularnie zbierać. Kliknij składniki, aby je zebrać. Zbierz jedną terrarię i jednego ogniodzwonka. Okej. Okay. Pięknie. Udaj się do laboratorium, aby przyrządzić nową miksturę. Przyrządzenie trucizny. Klient potrzebuje trucizny, co oznacza, że musisz przyrządzić miksturę z efektem trucizny. Większość efektów należy wyszukać na mapie, ale z pewnością pamiętasz z lekcji alchemii, że taką miksturę można stworzyć z jednej terrarii i jednego ogniodzwonka. Okej, okay, w takim bądź razie... Ja, słuchajcie, to zmieszam. W ogóle jak duża jest ta mapa? O, ogromna jest, ona jest mega duża, słuchajcie, więc tutaj będzie mega dużo grania w tą grę, coś czuję. Myślę, że ponad 40 odcinków z tej gry będzie na pewno. Ale w sumie to fajnie, dobra. Tu mamy tę truciznę, dobra, ważymy. Ua, mamy to, ukończ miksturę i tutaj mamy truciznę, pięknie. Witaj, mam kota, a mimo to myszy zalęgły się w mojej chacie. Kot po prostu leży na szafie i spogląda, a myszy harcują. Potrzebuję w takim razie fiolki z trutką na szczury. Łatwiej będzie otruć te gryzoni, niż czekać na pomoc tego durnego wąsacza. No dobra. Spróbujmy się targować, słuchajcie. Bo to targowanie nie jest wcale aż takie trudne, ono jest mega proste, ale nie ma co się dziwić, skoro tylko plus 2 to mi daje. To prawie nic nie zmienia. O, teraz sypialnia. Gdy ostatni klient opuści sklep, możesz odpocząć w sypialni. Mieści się ona nad laboratorium. Udaj się do sypialni, by zakończyć dzień. Koniec dnia. Aby zakończyć dzień, kliknij łóżko i potwierdź, że chcesz zakończyć dzień. Dobra, zakończamy, mój drodzy. Mamy dzień drugi. I zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego.
Dobra, koniec samouczka. Doskonale, udało ci się odświeżyć alchemiczną wiedzę alchemiczną. Okej, okay. I zapoznać się ze sprzętem. Na strychu obok łóżka znajdziesz kilka składników i chochle na wodę. To jest teraz twój sklep z miksturami i to ty decydujesz, jak potoczy się gra. Witaj klientów, rozmawiaj z nimi, sprzedawaj mikstury, targuj się oraz nie zapomnij zbierać składników z zaczarowanego ogrodu i stopniowo eksplorować mapę alchemii. Powodzenia! No dobra, mamy słuchajcie dzień drugi, jeżeli chodzi o zadania, ponieważ tak, żeby ukończyć tak naprawdę tę grę, trzeba tylko wykonać zadania, bo jeśli nie wykonamy tych zadań, co tutaj są, gra naprawdę może się nigdy nie zakończyć. A, i teraz dopiero mamy zadania. Uda się do zaczerwanego ogrodu na prawo, więc jak się udamy tutaj, to te zadania będzie zakończone. A tutaj słuchajcie, w tej grze mamy 10 rozdziałów, my jesteśmy dopiero na pierwszym. I mamy nowe rzeczy, słuchajcie, w tym zaczerwanym ogrodzie, więc zbierzmy troszeczkę tego. Uwaga, co chce klient? Pozdrowienia! Niedawno poszedłem na rybę nad jeziorem w lesie. Zarzuciłem pętkę i natychmiast jedną złapałem. Zwinąłem żyłkę i próbowałem ściągnąć rybę z haczyka, ale miała nielichne zębiska. Ugryzła mnie w dłoń i wpadła z powrotem do wody. Teraz moja ręka jest spuchnięta. Jak mogę znów łowić? Na pewno potrzeba mikstury, wiecie, tej leczenia. Aha, tu mamy też zadania. Zamieszek. Dobra, możemy od razu zamieszać, a dopiero potem... Dobra, to mi właśnie trasę pokazuje. Wodniczka. W ogóle tu na miksturze mamy, słuchajcie, napisane 1. A ta mapa... ta mapa jest jeszcze większa tutaj. Ale ta mapa jest wielka, widzowie. O kurde. Ona jest mega duża, ja się już pogubiłem. Czekajcie, gdzie mamy... O, tutaj. Bo tutaj, słuchajcie, najprawdopodobniej właśnie... Możemy mieć 2 i 3 napisane na korciołku. Trzeba dodać tylko to... Ja bym to dodał. Bez mieszania od razu. O! A 3? Dobra, 3 już nie miałem. Już mi się nie uda, bo to trzeba bardziej na środku. I mamy leczenie. Dobra, zakończ. I to tu, słuchajcie, mamy. Dobra, targujmy się. A czy da się... Aha! Tutaj pierwszy poziom trudności, jaki jest. No! Ciągle te zadania, dobra! Dobra, aha! To jest zablokowane, dobra, to średnia na rybactwo będziemy się targować. Tutaj jest trudniejsze już, ale za to dużo pieniędzy dostaniemy, aż plus 7! Pięknie! Głowa mi pęka i nie mogę przez to spać. Masz może jakąś miksturę usypiającą, która by mi pomogła? Jak mikstura usypiająca? Czy tu chodzi o leczenie? Jakby ja nie wiem. Tutaj w ogóle kup towar od kupca, jakaś misja. Czekajcie, jakie to są misje? Naucz się nowej umiejętności, nie wiem o co chodzi. Udaj się do piwnicy na dole, do sypialni w górę. Aha. Aha, odblokowaliśmy, moi drodzy, piwnicę! Możemy zejść na dół do piwnicy, okej. Okay. Do sypialni, aby po prostu... Awans, 1 punkt talentu. Czekajcie, jak mogę umiejętności kupić? Tutaj samouczek. Gdzie są? Tu? Nie, czekajcie, umiejętności. Gdzie są umiejętności? Ja nie mam pojęcia, gdzie są tu, słuchajcie, umiejętności. Naprawdę, dobra. Nieważne, zrobimy, słuchajcie, sobie tu miksturę z leczenia. W takim razie, ja nie wiem, czy to na pewno chodzi o leczenie, bo gość chce spać, a innej mikstury nie mam odblokowanej oprócz leczenia i trucizny. A trucizna raczej na pewno nie. Dobra. Aha. Bo głowa mu pęka, dlatego leczenie. Jezu, jakie to jest ciężkie. Myślałem, że to będzie łatwe targowanie. Też na tym stracić. Można, warto o tym, słuchajcie, pamiętać, ale ja będę się tak bez końca targował. Dobra. Tylko plus 4, okej. Okay. Może bo za długo to robiłem. Witaj, jesteś nowym alchemikiem? Jestem miejscową zielarką. Zbieram rośliny na sprzedaż. Spojrzysz, co mam w ofercie? Może coś się zainteresuje. Dobra. Mamy akurat misję kup towar od kupca. To skupmy jakieś najtańsze, jakie mam. Albo pokupmy wszystkie po jednym. Dobra, i targujmy się, słuchajcie. Targujmy się, aby za to wyszło. Dobra, minus 55. Okej, okay, płacimy 84 zł za to. Dobra, zakończ.
Muszę się na kimś zemścić. Potrzebuję do tego mikstury, dzięki której wzniecę pożar. Wzniecę pożar? Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale słuchajcie, moi drodzy. To jest jakaś woda, co? Okej. Aha! W ogóle ja w rozdziału drugim przez przypadek coś odkryłem. Stworzył miksturę z efektem gasem drugiej lub wyżej i targuj się o lepszą cenę. Okej. Aha, jeszcze w rozdziale pierwszym. Stwórz mikstura z zatrucie, stwórz mikstura z ogień i stwórz mikstura z mróz. Osiągnij poziom drugiej popularności, rozpocznij nowy dzień i naucz się nowej umiejętności. A jak się nauczyć nowej umiejętności? Poczekajcie, tu jest podręcznik. Ulepszenia? Nie mam zielonego pojęcia, poczekajcie. A, tutaj. Tutaj trzeba kliknąć. Dobra, mamy to, słuchajcie, umiejętności. Mamy 4 punkty talentu, więc 4 musimy coś kupić. Dobra, dajmy na przykład... Myślę, że mapa alchemii, promień widoczności bym dał. I tak po kolei, słuchajcie, będziemy sobie kupować jeszcze praktykę alchemiczną, głupie. No i dobra, spoko. I teraz mamy lepszą widoczność. Dobra, ale generalnie... To odkryjmy, słuchajcie, nowe sobie mikstury. Bo jestem mega ciekaw, a jeszcze tak spojrzę, ile, słuchajcie, mamy tego odcinka. 16 minut, dobra, 16 minut się nagrywa, więc troszeczkę jeszcze ponagrywamy, moi drodzy. No, chciałem za to złapać, żeby to wymieszać. Nie wiem, czy wy tą muzykę słyszycie, jakaś starożytna piosenka. O, mamy, słuchajcie, nową miksturę do odblokowania za 3 ogniodzwonki. Czy jak to są 3 ogniodzwonki, to może to być ogień? Spróbuję jak najlepszą zrobić miksturę, dobra. Tak, to jest ogień, bo robi się z 3 ogniodzwonków. Dobra, ogień. Targujmy się, ale już, ale druga jest ta mikstura, dobra. Nieźle. Dobra. Okej, okay, następnie. Dzień dobry, wczoraj na przyjęciu u przyjaciela oparzyłem sobie język gorącą zupą. Teraz nie czuję smaku, a jestem browarnikiem. Jak sprawdzę jakość moich trunków? Mój język jest teraz bezużyteczny. Masz może jakąś leczniczą nalewkę? Leczniczą nalewkę. Oj. A czy to... Tak, może... Tak, właśnie, bo to będzie to... Te leczenie, ale też oczywiście, słuchajcie, muszę odkrywać nowe mikstury, nie tylko się skupiać na tych, co klient sobie życzy. O, tu jest na przykład jakaś nowa mikstura, słuchajcie, to ja od razu po nią polecę, potem zrobię te leczenie. O Boże, jak się zacięło teraz, dobra. Zobaczmy, co my tu ciekawego mamy. Mróz, spoko, mamy mróz. Stwórz miksturę z zatrucie. Serio? Zatrucie nie mam. Dobra, zróbmy te zatrucie, słuchajcie. Zróbmy te zatrucie. I właśnie o to chodzi, żeby takie mikstury robić dla tych klientów. Na tym polega ta cała gra, nie? Może w tym odcinku uda nam się ukończyć rozdział pierwszy, tak mi się coś wydaje. A co to robi? Aha, tak Hochla nas popycha tam, dobra. Do środka, okej. Okay. Do środka mapy. Nie, to nie będzie ten. Tu w zapisanych tych recepturach mam to, słuchajcie. A tutaj? Jeszcze w rozdziale drugim coś zrobiłem. Wej wody z Hochli w kierunku środka mapy. Okej, okay, czyli to. I rozpocznij nowy dzień, nam tylko zadanie zostało. Ale musimy... To chyba ostatni klient na szczęście, tak mi się przynajmniej wydaje. Słuchajcie, gdzie są moje zapisane receptury, bo ja nie pamiętam, gdzie to się wchodziło. Gdzie są moje zapisane receptury? Boże... Ścieżko... Tu gdzieś powinny być, tu mi się coś wydaje. W ogóle co to jest? To są, słuchajcie, jakieś... O! Gredo. Potrzebujemy takich składników, aby stworzyć jakąś gredo w piecu w naszym piwnicy. Tutaj. Dobra. Okej, okay, ale jak, słuchajcie, ja muszę się to nauczyć, bo ja nie pamiętam totalnie. To są kategorie takie. To są ustawienia, to tu nie będzie. Nic na pewno. O, tu mam jakiś punkt, dobra, praktykę alchemiczną weźmy.
Dobra, muszę zrobić, słuchajcie, niestety to. No. To. A co jak to tu wrzucę? Aha, to już się nie da tu wrzucić. O Jezu, nie to. To będzie to. Słuchajcie, i spróbujmy stworzyć te leczenie i zakończyć nowy dzień i już od razu rozdział drugi pięknie będziemy mieli za te wykonane właśnie zadania. Okej. Okay. Weźmy się, targujmy z tym gościem. Fajnie, że także ze wszystkimi się targować możemy, bo to jest takie łatwe, nawet te trudne poziomy są dla mnie łatwe z tym targowaniem, ale tylko plus 4, okej. Okay. Ale słuchajcie, skończmy dzień, bo już nie ma żadnych klientów. A ja się chyba z wami pożegnam, ponieważ tak naprawdę... No, ścieżka alchemika rozdział pierwszy ukończony. Dobra robota, udało się ukończyć rozdział. W każdym kolejnym rozdziale pojawią się nowi odwiedzający, typy zamówień, bazy mikstur, kupcy oraz przedmioty do kupienia. Kontynuuj wykonywanie celów na ścieżce alchemika, aby odblokować pełny potencjał swojego sprzętu alchemicznego i odkryć wszystkie tajemnice swojego rzemiosła. Dobra, to by było, moi drodzy, na tyle. Akurat tak naprawdę ukończyliśmy rozdział pierwszy. Jeżeli wam się podobało i chcecie kontynuację tej serii, to zostawcie łapkę do góry, subskrypcję na moim kanale też możecie zostawić. No i co? Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku z tej gierki, o ile będziecie chcieli. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.